Hiszpania. Słoneczna Hiszpania. Ale akurat dzisiaj nie skalana słońcem. Generalnie wygląda dziś to tak. Mamy 23 marca. Jestem niespełna od miesiąca w Hiszpanii i nie udało mi się nagrać żadnego odcinka, więc dziś będzie dobry dzień. Jeden z ostatnich dni na zgrupce, na kampie. Wszyscy już podmęczeni, ale za to zadowoleni. Robimy dzisiaj sprawdzian pod taką lokalną, epicką, ikoniczną górkę, która nazywa się Puerto del Sol. 7 km podjazdu, niespełna 500 w pionie, 7% średniego nachylenia. Więc zobaczymy, jak będą wyglądali na nie dzisiaj nasi bohaterowie dnia. A pokażę wam teraz na szybko, jak mieszkamy. Mieszkamy w Torre del Mar, apartament 150 metrów. Tu jest łóżko dwójeczka, którym ja oblegałem, bo byłem najdłużej. Śpi Jacek i zobaczymy, co u ludzi teraz, jak się szykują do wyjścia. Tutaj mamy Grażynę i Pawła. Gotowi na dzisiejsze wyzwanie? To gotowi. Ten gotowy, a tam? Oczywiście. Generalnie poza kadrem mówiła co innego, ale dobra. Jest teraz na filmie, więc się nie wyprze. To była sypialnia numer 1, numer 2 w zasadzie. Tu łazieneczka jest, tu kto? Nie ma. Jest łazienka. Wszędzie rozstawione maszyny. Tu pralnia. Szukamy dalej bohaterów, kogoś złapiemy pewnie. No i uwaga. Tutaj sypialnia numer 3. Niezły nieład artystyczny, tak to nazwijmy. Jest! Tu jest Piotruś. To nie jest rower Piotrusia. To jest rower Piotrusia. Piotrek, tak dwa jest. Słowa. Szybciutkie takie. Co dzisiaj, jak tam na kampie, ile jesteś dni i co tu dzisiaj się będzie działo, co będzie grane i dlaczego jesteś zadowolony? Ja? Czemu jestem zadowolony? To jest dobre pytanie. Ciężko na nie odpowiedzieć. No właśnie. Co się będzie dzisiaj działo? A tak pod Puerto del Sol. Będzie tak. Ciężko. No. Będzie ogień. A bywa pod górę lekko? Jak się kogoś złapiesz, no właśnie. I trzymasz dobrze. I to jest plan, chłopaku. No i dobra, to mamy Piotrka. Tu mamy generalnie salon, znaczy, czy tak powiem, powierzchnię dostępną dla wszystkich z suszarką. A, i tu jest Jacek. Jacek, pokaż. Hola, amigo. O, nie hola, tylko hola. Hola. Niego nie możemy. A może albo Angela? Nieważne. Pokaż, co ty tu masz. Czy co ty tu będziesz? Batoniki, żele, musy. Wszystko co najlepsze. To odżywienie to podstawa. Dokładnie. Tylko nie wiesz za dużo, bo to wiesz. Żebyś nie był dociążony. No i jeszcze szukam ostatniego bohatera dnia, ale pokażę wam jeszcze kuchnię w międzyczasie. Kuchnia mała, hiszpańska, ale jest płyta, piekarnik, lodówka, zlew. I tyle. Dobra. Zbieramy się na zbiórkę. Za chwilę podjedzie kolejna dwójka zawodników. Ludwik i Natalia. Miejsce zbiórki mamy tu. I wybierzemy się na atak na to Puerto del Sol. Tam mamy 20 km dojazdu, albo 25 nawet, a sam segment, tak jak wspomniałem, niespełna 7. Piotrek gotowy? Jak najbardziej. Vamos. Zawsze. Lecimy. Gdzie on jest? Jeszcze tu mają wam pokazać, bo tu jest jeszcze jedna. Ty znowu tu? A nie, ty byłeś wcześniej gdzie indziej. Tu jeszcze jedna toaleta, ale szukamy tego. Ten już był. Trenerze. O, ten jest. Trenerze. No, tego jeszcze nie było. Czemu? Co się tu dzieje? Dawaj, szybko. Gdzieś na różowo. Gdzieś na różowo. Bardzo mi się podoba. Różowa koszulka lidera Giro d'Italia. Dziękuję. Ten zawodnik w zeszłym roku ważył 20 kg więcej, w tym roku waży o tyle mniej, więc atak na Puerto del Sol będzie tylko czystą formalnością. 25 minut. To jest twój cel. Dziękuję. Vamos. Wyłaź z szafy, co ty? Tam się nie schowasz. No. Także ostatni bohater dnia złapany, lecimy. No i kolejne dwa koniki, już znaczy konik. Konik i klaczka to słabo. Tu jest dwóch zawodników gotowych do ataku na Puerto del Sol. Gotowa? Bonjour. Gotowy? Urodziłem się gotowy. No i lecimy. Tam. Come on, start. Generalnie zobaczcie, wyjazd mamy piękny na trening. Prawie jak centrum Szczecina, tylko trochę ładniej. No dobra, dojazd tu jest taki jaki jest. Szału nie ma, nic ładnego nie ma. Ale 20 km z lekkim falsflatem trzeba pokonać do podjazdu, także no lecimy sobie. O, tu taka lepiana. Jakbyście myśleli, że Andaluzja to jakiś mega bogaty rejon, to niekoniecznie.
Co nie? Co nie? Jest mega fajna opcja w tych miejscowościach. Ola! Albo nie Ola, ci się nie przywitali, no cóż. Fajna opcja w miejscowościach. Jest większość, w większości miejscowości są takie poidełka. I to mega załatwia sprawę. Bo masz bidonik i robisz tylko pyk. I można lecieć dalej. Z uzupełnionym bidonem, a dzisiaj 30 stopni ciepła, więc trzeba pić takie kraniki, fajne. A z boku jest jeszcze napis, że jest woda zdatna do picia, także fajnie. Gotowa? Jest. Zobaczcie, nie byłam bardziej. Tak, jak, no, czyli idealnie. To ostatnie czynności, które trzeba wykonać przed segmentem, które są bardzo ważne. Ogień! Jakieś ostatnie wskazówki? Ogień w korby! Jestem osmarkana. Dobrze, osmarkana, znaczy pojechane wszystko do spodu w segmencie. No, Mila, to dla ciebie. Masz tutaj czas od Mili chyba o 4 minuty lepszy, więc tak wyszło. Ale generalnie stara prawda mówi, nie chodzi o to, żeby zrobić koma, tylko żeby robić koma. To widać tam. Tak. To są trudne chwile. Bo ja zagulało. No. Dobrze. Za rok będzie bolało. Jeszcze bardziej, ale będzie szybciej. Czasem musi boleć bardzo. Zapnij się, bo dziś bo zmarniesz. Nie, już nie ma reszty zawodników. Ale musicie przyznać, że widoczki piękne, prawda panie Jacku? Cudowne są, piękne, wydetecki. Gordo, to jest dwuletni, piękny, nowy asfalt. Jak będziecie tutaj w okolicy, czyli niedaleko Teleś Malaga, to obowiązkowo ten zjazd jest do zaliczenia. Piotrze, tak? Jak ci się zjazd podobał? Świetnie, godny on jest przepiękny i trzeba tu wrócić jeszcze. Ha. Zjechać go więcej razy. Prawda? Ale podjazdowo też jest fajny, nie? O, a tutaj mamy sklepik, w którym się zaopatrzymy. Jak ten zjazd? Primasort. Primasort, nie? Ale ty Primasort to chyba nie ten język. A, molto bene. To, kurwa, to też nie włoski. Czy mój bien? Mój bien? Zegu. Sehr schön. O, i wszędzie takie obrazki tu są, słuchajcie. Także taki folklor. A tam Jacek, dymi. Jacek, tu stacja. Wow. Wow. Stacja trzecia. Ugniatamy trochę kapuchę, ale chciałem wam pokazać jedną rzecz w tej Andaluzji, co tu się dzieje na końcu marca. Widzicie to? Raptem 34 stopnie. Pipi. Ciepełko, co? Ile bidonów wypiłaś? Ponad 3. Zuch.
fajnie wygląda z grubsza nasz dzień. Nie wiem, czy będzie coś słychać, jak nie, to to dogram jeszcze raz. Czyli zrobiliśmy mały kolaż. Zrobiliśmy dzisiaj standardowo około 4,5 godzin jazdy, 105 km, niespełna 2 w pionie. I tak tutaj sobie jeździliśmy przez te 4 tygodnie. Ja 4 tygodnie, inni 2, inni jeszcze tydzień. Piękne okoliczności. Tutaj mieszkaliśmy w bliskiej okolicy. A dzisiaj na jeździe był wykonany test. Taki akcent w zasadzie na koniec, wszyscy zmęczeni, więc to nie było mowy o jakichś tam rewelacyjnych wynikach. Ale każdy miał motywację, żeby pojechać odcinek. Taki był cel na dziś. A każdego dnia wyznaczaliśmy sobie inne, także jakby ktoś się zastanawiał, czy warto przyjechać w to miejsce potrenować, Torre del Mar, Vinci Malaga, to warto, warto, jest wszystko. Jest trochę płaskiego, choć niewiele, jest sporo gór. W lutym, na przełomie lutego, marca pogoda na ogół zawsze powyżej 20 stopni. Z całego miesiąca pobytu padało raz przez jeden dzień. Takie 6-7 godzin, że faktycznie niespecjalnie można było, nawet się chciało wejść na rower, było mokro. Teraz zauważyłem, że jest bardzo wietrznie, w ogóle zaczynają być bardzo mocne wiatry, ale jakaś zmiana pogody ma iść w przyszłym tygodniu. Tak, tak może być, no ale tutaj już wyjeżdżamy. Także jeszcze raz polecam Torre del Mar. Dużo fajnych sklepów, taka mała miejscowość, łatwo można wyjechać, co widzieliście. Dojazd tak na szybko, tylko te trudne elementy pokazane. Cały przejazd przez miasto Vélez Málaga trwa jakieś 5-7 minut i można spokojnie się udawać już na naprawdę puste ulice, które są stosunkowo dobrej jakości, raczej taki 4+, w większości przypadków, rzadko kiedy asfalt gorszej jakości. Także jeden film z pobytu, ale zawsze to coś. Zobaczcie jeszcze na te palemki. A w ogóle ciekawostka, w tych palmach mieszkają papugi. I co rano budziły nas swoim skrzekotem. Fajnie. A idę zobaczyć na chatę, jak tam nastroje po dzisiejszej jeździe. Tu mieszkamy na górze. No dobra, nie będę czekał z tym podsumowaniem na chatę. Dziś był zrobiony test. Tak, tutaj zawodnik się zgubił. Tak było. Więc też fajnie, że jest usprawiedliwiony. Tutaj zgubiony numer 2, a tu? Bomba. O. Samo jedzenie. Trener mówił, ja nie słuchałem. Co zrobić? Trzeba to poprawić za rok, nie? Brawo. Rozgadany jesteś na ogół, a teraz co się stało? Dużo. A nie. Co to tam pika? Wybuchasz? Piotr tak dał, że wybuchnął. Ja tam zasobnik węglowy ci się spuchci. Rene, otwieraj tą lodówkę z piwem. A, to ja mam tutaj takie coś. Tu woziłem klucz. Dało na te... Bo my tak nie stoimy, to sobie, bo fajnie. A nie? To ja. Dobra, dobra. Jak zwykle opierdziel i poganiany za wszystko. A dziękuję, to nie ma. O, drzwi zamknięte. A, tu jeszcze windę wam pokażę. Winda jest na bogatości. Wchodzisz, jest karton. Czy pełna kultura, można sobie oprzeć rower i jedzie jeden człowiek jedzie, reszta czeka. Mieszkamy na czwartym piętrze, ale 7 osób wychodzi sprawnie po minutce i można sobie poradzić. Na piechotę nie proponuję. Taka winda. A, 300 kg 4 dorosłe osoby, czyli takich niezbyt dużych Hiszpanów albo dobrych kolarzy, dobrze ważących, zapasionych grubasków z zachodniopomorskiego Polski. Wysiadam. Oczywiście jesteśmy po wszystkich recovery drinkach i teraz już można normalnie na legalu robić piwko. To jest. Victoria Malaga, takie piwko tu się pije. Mały taki wariat, 4 volty, nie trzącha. Idealne piwotonik. Na po 100 km jak znalazł. Jak, gdzie mój recovery drink? Tutaj. Ten twój. Proszę. Piłeś? No, to jasne. To ja też. To lepszy będzie. Wezmę sobie swój. Sin alkohol.